samej starej kości. Dobra. Więc zacząłem grać w wieku 16 lat. To jest dosyć późno jak na sportowców. Ale zawsze mnie ciągnęło do sportu, zawsze coś odnajdywałem dla siebie w tym, zawsze mnie to cieszyło. Pamiętam, jak byłem małym dzieckiem, to zawsze oglądałem różne zawody, Mistrzostwa Świata, Europy wszelakie. Grałem dużo w piłkę nożną, od rana do samego wieczora, tak jak były wakacje, no to nie można mi było wyciągnąć z tego boiska. Kiedyś przyszedł do mnie nauczyciel od WF-u i zapytał się, z racji tego, że wyróżniałem się wzrostem na tle innych, zapytał, czy nie chcę czegoś spróbować. I spróbowałem. I tak się znalazłem. Teraz jestem tutaj w reprezentacji. Ja myślę, że cały czas patrzeć do przodu. Nie patrzeć na to, co jest w tyle, czego nie można już zmienić, tylko po prostu skupiać się, wyznaczać sobie cele i skupiać się na tym, co ma się przed sobą. Chociaż jest pełno takich roztrzepańców, jak chociażby Michał Winiarski, którym się udało, ale on jest bardzo, bardzo zdeterminowany i bardzo zmotywowany na boisku. Może trochę mniej w życiu, bo czasem pełno wiele rzeczy zapomina, gdzieś tam spóźnia się, ale na boisku zawsze jest o tej porze, o której ma być i zawsze wszystko robi tak jak powinno być, więc myślę, że na pewno powinien być bardzo zdeterminowany, punktualny. Niektórzy twierdzą, że jeszcze utalentowany, ale myślę, że praca jest ważniejsza niż talent. Talent to jest jakaś tam tylko część. Jeżeli naprawdę chce się do czegoś dojść, to myślę, że prędzej czy później, jeżeli ktoś jest naprawdę bardzo mocno zdeterminowany do tego, to dojdzie. Cisza. Cały czas nagrywamy? Tak. Mamy miejsce. Jeżeli przychodzimy na trening, to jest dla nas taka świętość. Zapominamy o wszystkim, co nas otacza, o wszystkim złym, przede wszystkim o złym, tak? Powinniśmy z tego czerpać radość i ja się staram do dziś, chociaż to jest moja praca, staram się do dziś tak robić. Chyba moim takim jednym z większych sukcesów było to, że dostałem się do reprezentacji naszego kraju. Po roku jak trenowałem siatkówkę, ktoś gdzieś tam mnie wypatrzył i dostałem powołanie, które mam oprawione w ramce i gdzieś tam wisi u mnie w domu. Gdybym nie był sportowcem, zawsze gdzieś ciągnęło mnie do biologii, więc może coś w tym kierunku. Gdy już grałem w polskiej lidze, w ekstraklasie, spadliśmy do drugiej ligi, poziom niżej. No to jest jednak bolesne, bo czasami człowiek wątpi w swoje możliwości, nie wszystko się układa tak jak on by tego chciał. Często jeszcze do tego dochodzą kontuzje, które też potęgują to wszystko, ale myślę, że to była chyba najlepsza lekcja, jaką mogłem dostać od życia i wiem, co zrobić, żeby tak nie było, żeby nie było już tak źle i wiem, jak sobie z tym radzić przede wszystkim. I to mnie zmotywowało jeszcze bardziej do pracy i od tamtego momentu jest tylko lepiej. Takie było pytanie? Bo ja lubię się tak i później zapominam. Audioteka. Dobrze opowiedziane historie.